Tak, szanowni państwo, zaczynamy 14. sesję Rady Gminy Marcinowice w dniu 26 września 2019 roku. Witam naszych dzisiejszych gości, pana ministra Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I witamy pana Grzegorza Macko, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Witam pana wójta, witam panią skarbnik, panie i panów radnych, państwa sołtysów, prezesów, dyrektorów i kierowników jednostek podległych. Szanowni państwo, jak wiemy, na jednej z ostatnich sesji nadzwyczajnych mieliśmy okazję, żeby podjąć decyzję o przekazaniu pieniędzy do Funduszu Dróg Samorządowych współfinansowanego ze środków Skarbu Państwa. I przy tej okazji właśnie chcielibyśmy podziękować panu ministrowi, bo bez jego wsparcia nie byłoby tych środków dla gminy Marcinowice. Jest to ponad 1,5 miliona złotych tylko dla dróg gminnych, a ponad 5,5 miliona złotych dla dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę. Oczywiście możemy mówić o wszelkich różnych innych inwestycjach, ale o tym pewnie powie jeszcze pan minister. Ja w tym momencie oddaję głos panu wójtowi. Szanowni państwo, panie ministrze, panie radny Sejmiku Samorządowego Wojewódzkiego, panie przewodniczący, wszyscy radni, kierownicy, dyrektorzy, prezesi, witam bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że pan minister znalazł czas w tym gorącym okresie, że przyjechał do gminy Marcinowice, na ziemię marcinowicką. Niemniej jednak tutaj chciałbym też podziękować za to, co do tej pory żeśmy wspólnie, czy też dzięki panu ministrowi, mogli osiągnąć. Są to rzeczy, które są bardzo cenne dla nas wszystkich. Dziś już wiemy, że w przyszłości też możemy liczyć na to, że będziemy mogli pozyskać pieniądze na chodniki, zarówno gminne, jak i powiatowe, w ramach funduszu, czy też pieniędzy centralnych, czy z budżetu krajowego. Jest to bardzo, bardzo ważnym elementem. Ale każda działalność, która wpływa do naszej gminy, jest poparta tutaj też z panem ministrem, konsultowana, czy też w jaki sposób chcemy współgrać, żeby po prostu mieszkańcom gminy Marcinowice żyło się lepiej. To, co powtarzałem powtarzam od początku mojej kadencji, że gmina Marcinowice zasługuje na to, aby życie mieszkańców polepszyło się, i to w takim sensie, że będziemy mogli szczycić się, że mieszkamy w gminie. Ja bardzo, bardzo dziękuję i poproszę od pana ministra o kilka słów. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie wójcie, panowie radni, szanowni państwo, dziękuję. Przepraszam z góry za mój głos, ale nie mogę od 3 tygodni poradzić sobie z zapaleniem płuc, które miałem. Proszę mi wybaczyć głos. Przede wszystkim dziękuję za to zaproszenie, za możliwość spotkania i też dziękuję za dotychczasową współpracę, bo od takich podziękowań trzeba zacząć. Rzeczywiście myślę, że to jest taki dobry przykład państwa gmina i współpraca z lokalnymi parlamentarzystami, z lokalnymi samorządowcami, bo myślę tutaj też o samorządowcach Sejmiku Wojewódzkiego. Dobry przykład tego, jak można ponad podziałami partyjnymi w dzisiejszych czasach, mimo takiej mocnej polaryzacji politycznej w Polsce, dobrze współpracować. Bo nie jest tajemnicą, że w wielu miejscach, nawet w naszym okręgu, dochodzi do napięć, dlatego że zdarza się, że samorządowcy, politycy są z różnych środowisk politycznych, jedni są bezpartyjni, inni są z PiS-u, inni z Platformy Obywatelskiej, inni jeszcze z Kościoła, no i potem to powoduje, ta różność środowisk powoduje, że czasem ta współpraca się nie układa. Tutaj mamy, moim przekonaniem, taki dobry przykład tej kooperacji i myślę, że tym też warto chwalić się, czy możemy się ogólnie chwalić, że potrafimy ze sobą dobrze współpracować, a oczywiście przyświeca temu, tak jak pan wójt powiedział, dobro regionu. To, co jest jakby szczególnie istotne w moim przekonaniu z punktu widzenia państwa, gminy i naszego regionu, to te rzeczy, które dzieją się w ostatnich miesiącach, latach, można powiedzieć, bo to też do każdego projektu dochodzi się przecież jakiś czas, do takich poważniejszych infrastrukturalnych projektów dochodzi się jakiś czas, ale w ostatnich miesiącach to widać,
to jest właśnie rozwój projektów infrastrukturalnych. Zarówno tych, o których mówił już i pan przewodniczący, i pan wójt, dotyczących dróg, czy to dróg właśnie gminnych, tak jak tutaj wspominał pan przewodniczący, czy dróg powiatowych, bo przecież ta dotacja na chyba 5,5 miliona złotych na dwie drogi powiatowe, które przechodzą przez państwa gminę, to też jest z funduszu dróg samorządowych i to właśnie w tym modelu stworzonym jakiś czas temu, który pozwala dofinansować w 80% inwestycje i właśnie gminy, które do tej pory nie otrzymywały takiego wsparcia, czy otrzymywały mniejsze wsparcie na tle, powiedzmy, innych gmin, to można właśnie w ten sposób dowartościować, zwiększając procent dofinansowania i też został stworzony mechanizm, który akurat tutaj przy Marcinowicach udało się wykorzystać, że jest pula środków właśnie premierowskich, które i pana premiera można przekonywać ze względu jakby na indywidualne cechy gminy na wsparcie. W związku z tym cieszę się, że rzeczywiście to się udało wszystko zrobić, ale i oczywiście kolejne drogi będziemy w ramach tego funduszu, na który zostało łącznie 6 miliardów złotych przeznaczone, czyli absolutny rekord w skali historii, w skali kraju, w skali tego rodzaju projektów. Ale chciałem o jednej jeszcze rzeczy powiedzieć i chciałem państwa prosić właściwie też o zaangażowanie i pomoc, bo wczoraj ta sprawa została upubliczniona. Otóż we wtorek, to też wbrew temu, co niektórzy tam mówią, piszą, nie jest rzecz, która się dzieje z dnia na dzień, ale we wtorek Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia dotyczącego budowy dróg szybkiego ruchu i autostrad. I to rozporządzenie przewiduje, jeśli chodzi o nasz subregion wałbrzyski, czy nasz region, to przewiduje budowę nowej drogi ekspresowej. Nowej w tym znaczeniu, że nie ujętej w żadnych dokumentach do tej pory. Oczywiście o tej drodze się mówiło w różnych rozmowach z samorządowcami, w różnych rozmowach na poziomie ekspertów, bo w DACE i oddziale warszawskim i w Warszawie toczyły się dyskusje, ale nie było tej drogi ujętej, tego planu ujętego w żadnych dokumentach. No a sprawa zmaterializowała się w ostatni wtorek i wydaje mi się, że z tego powinniśmy wszyscy być zadowoleni. To dotyczy nowej drogi ekspresowej, nazwanej S5, która będzie szła w umownie, mówiąc w wielkim przybliżeniu na razie, po trasie drogi numer 35. Krótko mówiąc, to rozporządzenie Rady Ministrów, jeśli chodzi o nasz region, dotyczyło dwóch spraw. Pierwsza to jest budowa drogi szybkiego ruchu z Wrocławia do Płocka, czyli temat znany i dyskusje znane, czy droga numer 8 ma być budowana jako GP, czyli w tej niższej kategorii, czy jako droga ekspresowa. I tutaj premier zapowiadał już w 2018 roku, że to będzie w kategorii drogi ekspresowej. Teraz to się zmaterializowało. I druga sprawa, droga ekspresowa, która będzie łączyła Wrocław z Bokowem, idąc najpierw śladem S8, odchodząc na wysokości Sobótki w stronę Świdnicy i dalej w kierunku Bolkowa, dojeżdżając do S3, żeby później też część ruchu mogła tym łącznikiem jechać dalej na Czechy, czyli nie jechać autostradą A4 nadrabiając drogę, tylko właśnie jadąc tym łącznikiem. To z punktu widzenia tranzytowego, a z punktu widzenia regionu, no to jest oczywiście otwarcie komunikacyjne, ta droga szybkiego ruchu S5, otwarcie komunikacyjne, w szczególności dla tych dwóch powiatów i miast na ich terenie zlokalizowanych, czyli powiatu świdnickiego i powiatu wałbrzyskiego. I tu przechodzę właśnie do tej prośby, ponieważ chcielibyśmy, aby na przełomie grudnia i stycznia oddział wrocławski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlecił studium korytarzowe, zaczną się różnego rodzaju konsultacje. Krótko mówiąc, ten etap prac, który ma na początku ustalić dokładnie przebieg drogi ekspresowej. I tutaj też, jako że wszystko wskazuje, że to będzie przechodziło przez gminę, prawda, no to też moja prośba o zaangażowanie, o pomoc. Wiadomo, przepraszam bardzo, wiadomo, że budowa dróg szybkiego ruchu zawsze generuje emocje. Najczęściej są to emocje pozytywne, ale też czasami są emocje negatywne. W związku z tym to też jest jakby wyzwanie dla samorządowców, żeby jak najszybciej wszelkiego rodzaju konsultacje, które w ramach realizacji tego projektu będą się odbywały, przejść, pozytywnie rozstrzygnąć,
no bo tak jak powiedziałem, wszyscy powinniśmy dołożyć starań, żeby ta droga powstała. Z punktu widzenia naszego regionu myślę, że nie trzeba nikomu na tej sali tłumaczyć, czemu to jest ważne. Proces budowy takiej drogi ekspresowej od zera, można powiedzieć, prawda, jest około 8 lat. Teren, przez który będzie ta droga ekspresowa biegła, nie jest od strony geologicznie terenem prostym. Wprawdzie nie ma tutaj gór, tak jak w przypadku S8, tam problemów z tym wynikających, ale są inne wyzwania, o których mi wczoraj szczegółowo mówiła pani dyrektor wrocławskiej GDAKi. W związku z tym, no to tutaj też mogą być różnego rodzaju wyzwania czy jakieś poślizgi, z którymi trzeba się zmierzyć, więc trzeba będzie do tego doprowadzić i to też jest właśnie nasze wspólne zadanie i Państwa również jako radnych, żeby jak najszybciej wszystkie czynności właśnie w tym te związane z konsultacjami przeprowadzić, o co bardzo Państwa przy tej okazji proszę. I tutaj już kończąc tematy infrastrukturalne i kończąc podziękowania za dotychczasową współpracę, no mogę powiedzieć, że rzeczywiście z naszego punktu widzenia, mówię teraz o parlamentarzystach Prawa i Sprawiedliwości, to otwarcie infrastrukturalne jest szalenie ważne. Ja mam taką tezę, zresztą podzielaną przez moich kolegów parlamentarzystów, że ten nasz subregion wałbrzyski w ramach transformacji został bardzo źle potraktowany nie tylko przez los, ale i przez decyzję władz centralnych. Wiecie Państwo doskonale, jak wyglądało zamykanie Zagłębia Wałbrzyskiego. Wiecie Państwo doskonale, jak wyglądała kwestia tak zwanej prywatyzacji, wskutek czego zostało zlikwidowane szereg zakładów. I teraz w naszym przekonaniu, mówię o parlamentarzystach, no mamy jakby szczególny tytuł do tego, żeby się ubiegać o dofinansowanie czy o wsparcie z budżetu centralnego. I powinniśmy, krótko mówiąc, to skutecznie robić, nadrabiając różnego rodzaju zaległości, tworząc infrastrukturę drogową po to, żeby właśnie nie tylko mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy, którzy chcą tutaj lokalizować firmy, mieli ułatwione możliwości w tym zakresie, czy żeby mógł być możliwy rozwój turystyki, czy też odtwarzać albo remontować infrastrukturę kolejową. Tu dobrym przykładem jest właśnie linia kolejowa numer 285, która już jest remontowana. Wiem, że tutaj Państwo też macie pewne postulaty, to rozumiem, że jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale kończąc chciałbym właśnie zadeklarować, że przede wszystkim w tych sprawach infrastrukturalnych, czyli otwarcia regionu, komunikacji, ale też wszelkich innych możecie na nas liczyć. My jesteśmy do dyspozycji i tu myślę, że będziemy właśnie szczególnie teraz mieli ilość spraw takich do współpracy związanych z planami i przygotowaniami drogi ekspresowej. Jeszcze raz panu przewodniczącemu, panu Wójtowi dziękuję i dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękuję panie ministrze. Tak jak mówiłem na początku, naprawdę bez pomocy pana ministra, no te 1,5 miliona złotych nie trafiłoby do naszej gminy właśnie na drogę w Strzelcach i w Marcinowicach. Dziękujemy również właśnie za te kwestie infrastrukturalne dotyczące linii kolejowej. Tutaj składam podziękowania na ręce pana radnego wojewódzkiego, tutaj głównym inwestorem jest Urząd Marszałkowski. Korzystając z tej okazji, że jest dzisiaj z nami pan minister, może byłyby jakieś pytania od państwa radnych, do państwa sołtysów czy od mieszkańców. Proszę bardzo, pan wiceprzewodniczący. Państwa serdecznie. Panie ministrze, wspomniał pan właśnie o rewitalizacji tej linii kolejowej 285. Właśnie jesteśmy na tym etapie już praktycznie rozpoczętych prac i chciałbym prosić, to nie będzie pytanie, tylko prośba o wsparcie miejscowości Strzelce, ponieważ ten przystanek w planach został wycofany jako przystanek osobowy. Może bym poprosił pana wójta, żeby bardziej szczegółowo nakreślił ten temat. Panie ministrze, ja bym chciał, oczywiście poszła już petycja do pana ministra, ale nie tylko do pana ministra, do pana marszałka też. Chodzi nam głównie o przystanek Strzelce-Świdnickie, gdzie w studium wykonalności pominięto przystanek, który był wcześniej, wtedy kiedy linia funkcjonowała, czyli do 1999 roku, ten przystanek istniał. Na gminie Marcinowice
przewidywane jest teraz w planach, już są dwa przystanki, plus ten trzeci, który jest tak naprawdę niezbędny dla mieszkańców, nie tylko Strzelc, ale też i Chwałkowa, Tworzianowa i ewentualnie Białej. Natomiast też jest to możliwość, że turyści dojadą na masy Księży, czyli tutaj też możemy powiedzieć, że jest ten peron, czy żeby pociągi zatrzymywały się, bo docelowo tak naprawdę ma przejeżdżać przez naszą gminę 16 par pociągów. W pierwszej etapie to jest 8, natomiast docelowo ma być to 16 par, czyli bardzo, bardzo dużo. Myślę, że mieszkańcy dzisiaj, gdzie trzeba dojechać do dużych aglomeracji Wrocław, Świdnica, chcą, żeby tym pociągiem dojeżdżać zarówno do pracy, na studia, do szkoły, do lekarza. Jedynym takim elementem też jeszcze wyróżniającym jest, że Strzelce to akurat też posiadają ośrodek zdrowia, gdzie mieszkańcy właśnie ościennych miejscowości dojeżdżają do tego ośrodka. Wiemy też, że tutaj pan wspomniał o drodze 35, że będzie, jest to czas troszeczkę jakby odległy, mówimy tu o okresie do 8 lat, czyli będzie to droga ekspresowa. Natomiast w tej chwili obciążenie przewozu dzieci, czy też pasażerów, tych, których jest też dosyć duże, nie wszyscy mogą dojechać, a to jest jakby alternatywą, czyli przystanek Strzelce Świdnickie, peron Strzelce Świdnickie jest alternatywą do tego, żeby on był. Poza tym, bo wspomniałem, że jest ośrodek zdrowia, ale też jest szkoła. To też jest bardzo ważnym elementem, bo dzieci będą mogły dojeżdżać do szkoły. Prosimy o wsparcie, panie ministrze. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra? Nie widzę, tak więc ja jeszcze sobie pozwolę nadmienić. Też, jak państwo wiecie, w naszej gminie były plany, są plany budowy zbiornika retencyjnego pomiędzy Wilkami a Kątkami. W dobie panującej suszy moglibyśmy połączyć te dwie kwestie, czyli przejść powodziową i zapobiegania suszy. Do tej pory ten zbiornik był planowany jako właśnie zbiornik suchy, ale myślę, że logicznym było przekwalifikowanie go na zbiornik mokry, co dodatkowo stanowiłoby atrakcję turystyczną również. Tak więc w tej kwestii również pana ministra prosilibyśmy o wsparcie, tym bardziej, że rusza program małej retencji na terenie całej Polski. Jeżeli nie ma więcej pytań, to jeszcze na koniec dodam, że mamy nadzieję, że będziemy dalej partycypować w tych wszystkich programach, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, czyli między innymi o Funduszu Dróg Samorządowych, o Funduszu Budowy Chodników przy drogach gminnych i powiatowych, a na koniec proszę pana ministra jeszcze o słowo podsumowania. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Oczywiście to jeżeli chodzi o tą stację w Strzelcach, prawda, bo przystanek w Strzelcach, oczywiście to jest temat do przedyskutowania i tutaj żadnych nie można składać deklaracji, ale obiecuję, że ja też włączę się w tą rozmowę, w ten dialog. No, wiemy, jak dla mieszkańców tego rodzaju miejsca, tego rodzaju infrastruktura są istotne. Co do retencji, to ja muszę to zbadać, przyznam się, że no, do tej pory głównie zajmowałem się retencją w Kotlinie Kłodzkiej, bo tam ten proces jakby od dawna trwa i wzbudza dużo emocji, ale tutaj też nadrobię swoją wiedzę i też będziemy współpracować w tej materii. I też, proszę państwa, już kończąc teraz nie jako tylko poseł, czy też minister rządu polskiego, tylko też jako polityk, to chciałem podziękować państwu jako gminie, wszystkim tym, którzy wspierali i tym, którzy byli sceptyczni za poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach, bo w państwa gminie ono było bardzo wysokie, więc bardzo dziękuję. Prosimy również o wsparcie naszego programu w nadchodzących wyborach, a ja jestem zawsze do państwa dyspozycji. Przepraszając, że może nie, jeżeli nie osobiście, dlatego że obowiązków w tej chwili jako szef kancelarii premiera mam tyle, że rzadziej mogę bywać w okręgu, ale przez moich współpracowników, takich jak Grzesiek Macko, który jest radnym wojewódzkim, a jednocześnie moim najbliższym współpracownikiem, czy też właśnie samorządowcy, z którymi bliżej współpracuję, tak jak pan przewodniczący, czy
czy pan wójt, ale pamiętajcie państwo, że my jesteśmy też do tego, żeby wspierać. Jeżeli pan przewodniczący nie wyrzuci nas z panem radnym, to byśmy jeszcze parę minut zostali, przysłuchując się sesji, a potem sobie po angielsku wyjdziemy, bo mamy jakieś kolejne zobowiązania, ale bardzo jeszcze raz państwu dziękuję za gościnne przyjęcie i rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie ministrze, dziękuję panie radny. Dziękuję bardzo, że przyjęliście panowie zaproszenie tutaj do nas, do Marcinowic, na sesję Rady Gminy Marcinowice. Liczymy na tą dalszą współpracę. Też dziękujemy za pracę na rzecz naszego regionu, ale nie tylko, na rzecz również całej Polski. I mamy nadzieję, że ta praca dalej będzie kontynuowana w tym kształcie albo w jeszcze lepszym. Moja propozycja jest taka, żebyśmy teraz ogłosili przerwę do godziny 9:30. Także widzimy się o godzinie 9:30. Dziękuję bardzo. Thank you.
Nie,
Nasze obrady z lekkim opóźnieniem, ale jeszcze nie przechodząc do tej części właściwej sesji, taki moment również uroczysty, czyli podziękowanie pani dyrektor Biblioteki Publicznej Birak za wieloletnią pracę tutaj na rzecz naszych wszystkich mieszkańców. Proszę pana wójta o zabranie głosu i pana dyrektora Dawida Cowczyka. Szanowna pani dyrektor, witam panią bardzo serdecznie na naszej sesji. W racji tego, że pani dyrektor przechodzi na emeryturę, zasłużoną na emeryturę, chciałbym powiedzieć kilka słów, które tak naprawdę być może nie wyrażą pełnej mojej tutaj takiej zadowolenia, czy też żalu, że pani odchodzi. Natomiast cieszymy się bardzo, że pani trwała z nami od 2003 roku jako dyrektor gminnej biblioteki publicznej w Wirach, z siedzibą w Wirach. Myślimy, że ten czas, który będzie miała pani teraz, będzie pani go spędzała dosyć prężnie, czy też w ten sposób, jak sobie pani wymarzyła. Myślę, że te zadania, które były przez panią realizowane, w pewien sposób też przyczyniły się do tego, że będzie mogła pani realizować się też już na poziomie emerytki, która jeszcze tak naprawdę jest emerytką, wydaje mi się, młodą, ale natomiast zasłużoną, i nie robimy problemu, kiedy
ktoś chce odejść ze swojego stanowiska, czy też pełnienia obowiązku dyrektora gminnej biblioteki. Też chciałbym powiedzieć, że jednoznacznie to nie, żeby nie było tak, że pani dyrektor odchodzi i biblioteka nie będzie funkcjonowała. Z dniem oczywiście tym, kiedy pani dyrektor odejdzie na emeryturę, a obowiązki dyrekcji przejmie pan Dawid Sobczyk, a jak państwo wiedzą, od 1 stycznia będzie to połączenie jednostek w jedną i pan dyrektor będzie zarządzał tą już jedną jednostką. Wszystkiego dobrego pani dyrektor, gratulacje, że wytrwała pani z nami, że jest pani z nami, a przede wszystkim to, że jest pani mieszkańcem gminy Marcinowice i myślę, że są sytuacje, że nie tylko ja jako pełniący urząd wójta gminy Marcinowice pani gratuluję, ale przede wszystkim to, że pani była pełna ciepła i możliwości, że czytelnicy, którzy odwiedzali bibliotekę, mogli spędzić też tam takie ciepłe i dobre chwile. Gratuluję. Drodzy państwo, to może ja jeszcze kilka słów. Pani dyrektor, bardzo, bardzo dziękujemy za dotychczasową pracę. Życzymy wszystkiego dobrego, już troszkę więcej spokoju i radosnych chwil z wnuczką, być może z wnukami, kto wie, w przyszłości. Wszystkiego dobrego. Proszę pamiętać, że drzwi biblioteki będą dla pani zawsze otwarte. Zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy się spotykali również przy różnych okazjach w bibliotece. Dziękuję jeszcze raz, a ja ze swojej strony powiem, że zrobię wszystko, żeby biblioteka ciągle rosła i była na jak najwyższym poziomie. Nie będzie na pewno zapomniana, zrobię wszystko, żeby tutaj bibliotekę było widać w całej gminie Marcinowice. To jest jeszcze raz dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Ja jeszcze w imieniu społeczności Szkoły w Strzelcach chciałabym pani zadedykować taki piękny cytat. Warto spotykać w życiu ludzi z pasją. Pasją, która nie tylko inspiruje, ale również pomaga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym doświadczeniem. Z taką pasją spotkaliśmy się w pani osobie. Życzymy również cała społeczność, nauczyciele, uczniowie, spokoju, radości, no i tych spełnienia marzeń. Ja może w imieniu własnym i pracowników szkoły dziękuję za wiele lat spędzonych z nami, za to, że była pani z nami przy różnego rodzaju działaniach i zapraszamy do szkoły. Uczniowie przygotowali niespodziankę, także zapraszamy jeszcze do szkoły. I dziękuję właśnie wszystkim za tą życzliwość i nie spotkałam właśnie przez 26 lat pracy w bibliotece, żeby ktoś przeszedł obojętnie, był zawsze właśnie taki życzliwy. No jestem bardzo wzruszona, szczerze mówiąc, nie wiem co powiedzieć. Dziękuję naprawdę tutaj wszystkim pracownikom, nawet włącznie z wójtem na czele, pracownikom gminy. Zawsze byłam przyjmowana z takim wielkim, nigdy nie leżą z kwitkiem z gminy, że tak powiem. I za to dziękuję wszystkim. Dziękuję radnym za to, że wspierali bibliotekę, zatwierdzali te fundusze na nowości biblioteczne i na wszystko, co było potrzebne w bibliotece. Dziękuję dyrekcji Szkoły Podstawowej w Marcinowicach i w Szczelcach, gdzie współpracowaliśmy. I będę wspominać, właśnie to bardzo miło. Dziękuję panu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, z którym ostatnio się współpracujemy i myślę, że biblioteka zostaje w jeszcze lepszych rękach niż była i będzie się rozwijać. Dziękuję też panu wójtowi, że takim łaskawym okiem wejrzał na bibliotekę, na czytelników i wydaje mi się, że leży mu na sercu sprawa biblioteka i myślę, że kiedyś dzięki zaangażowaniu pana wójta powstanie biblioteka w Marcinowicach, o której wszyscy marzymy. Jeszcze raz naprawdę bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Naprawdę dziękuję, bo nie spodziewałam się.
Ciasto smaczne i dużo zdrówka życzę. Jeszcze raz pani dyrektor. Gratulacje i bardzo dziękujemy. Myślę, że możemy przejść do tej części właściwej naszej dzisiejszej sesji. Tak więc przechodzimy do punktu drugiego z porządku naszych obrad. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocne dzisiejszych obrad. Na 15 radnych jest obecnych radnych 14. Punkt trzeci do przedstawienia porządku obrad. Macie go Państwo przed sobą, jak i na telewizorze po mojej prawej stronie. Przechodzimy do punktu czwartego, czyli rozpatrzenia wniosku o zmianę porządku obrad. Czy ktoś zgłasza jakieś wnioski o zmianę porządku obrad? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Chciałem złożyć wniosek o wycofanie punktu 11 z porządku obrad odnośnie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świtomborza. Chcielibyśmy wrócić do tematu jak w najbliższym czasie, najszybciej jak tylko możliwe. Na tą chwilę nie mamy powiedzmy odpowiedniej wiedzy odnośnie tego projektu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś wnioski o zmianę porządku obrad? Nie widzę w takim wypadku, myślę, że możemy. I chyba wszystko było jasne, panie wiceprzewodniczący. Szanowni Państwo, teraz jest czas zgłaszania wniosków o zmianę porządku obrad. Pan wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o wycofanie punktu 11 z porządku obrad. Tak więc, jeżeli nie ma dodatkowych wniosków o zmianę porządku obrad, przejdziemy do głosowania nad tą zmianą. Więc proszę o uruchomienie głosowania nad zmianą porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za wycofaniem punktu 11 z porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za było 5 radnych, przeciw 6, wstrzymało się 3, 1 radny nie oddał głosu, więc ten punkt zostaje w porządku obrad. Więc przechodzimy do kolejnego punktu z porządku obrad, więc przechodzimy do punktu 5, przyjęcie protokołu. Szanowni Państwo, prosiłbym o ciszę. Jeszcze się odniosę do tego, co słyszę teraz z sali. Wiecie Państwo, że wczoraj na komisjach
Dyskutowaliśmy o tym dosyć długo, były różne głosy. W pewnym momencie zdecydowaliśmy wspólnie, że ten punkt należy wycofać. Dzisiaj Państwo zmieniliście zdanie, także przechodzimy do kolejnego, piątego punktu z porządku obrad. Za przyjęciem, głosujemy nad przyjęciem protokołu nr 9, 10, łamanego przez 19 z 10 sesji Rady Gminy Marcinice z dnia 16 lipca 2019 roku. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych było za. Tak więc protokół został podjęty. Przechodzimy do punktu 6, czyli przyjęcie protokołu nr 11 łamanego przez 19 z 11 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinice z dnia 23 lipca 2019 roku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tego protokołu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za przyjęcie protokołu głosowało 14 radnych, więc protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 7 z porządku obrad, czyli przyjęcie protokołu nr 12 łamanego przez 19 z 12 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinice z dnia 21 sierpnia 2019 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych było za, a więc protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 8, przyjęcie protokołu nr 13 łamanego przez 19 z 13 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 września 2019 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych było za, więc protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 9 z naszego porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania renty radnym Rady Gminy Marcinowice. Tutaj krótko może powiem, to o tym też rozmawialiśmy na komisjach. Chodzi o jedną zmianę dotyczącą sesji nadzwyczajnych, tak aby zapomnieć obecność na sesjach nadzwyczajnych z uwagi na to, że one są zwoływane często kilka dni przed, trzy dni przed. Niektórzy radni już mają jakieś inne plany i ze względu na to, żeby z diety było potrącone 20, a nie 50% za nieobecność. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę, tak więc myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały wynikającej z punktu 9 naszego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych było za, tak więc uchwała została podjęta. Przechodzimy do tego punktu 10, czyli podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny w gminie Marcinowice na lata 2019-2021. Ten projekt również był omawiany na komisjach. Jeżeli są jakieś pytania, jest pani
kierownik KOPS-u i może na te pytania odpowiedzieć. Ja może jeszcze tylko powiem, że nie do pytania komisji, że z tego sprawozdania raz w roku do każdego marca będę przykładała Państwu sprawozdanie. Rozumiem, że nie ma pytań do tej uchwały, tak więc przechodzimy do głosowania nad punktem 10 naszego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 radnych było za podjęciem tej uchwały. Przechodzimy do punktu 11. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Dom Padła, gmina Marcinowice. Tutaj wnioskodawcą był pan wójt, tak więc proszę o skrótowe przedstawienie tego wniosku. Szanowni Państwo, tak jak było na komisjach mówione, zmiana przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Topadła. Ten plan został uchwalony w 2010 roku, został ogłoszony w dzienniku urzędowym, czyli jest obowiązujący. Natomiast generalnie chodzi o linię zabudowy. Linia zabudowy zgodnie z obowiązującym prawem wtedy było to minimum 6 metrów. Natomiast projektant bądź wykonawca wykonał już część zadania, które jest realizowane, linii 3 metry odcieku wodnego. Dlatego też jest to prawem w tej chwili dopuszczonym, żeby ta linia zabudowa była zgodnie z planem. Dlatego też musimy zmienić te założenia dotyczące ograniczenia linii zabudowy, tak jak było mówione. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę w takim razie. Myślę, że możemy przejść do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały wynikającej z punktu 11 naszego porządku obrad? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 8 radnych było za, 6 radnych się wstrzymało, tak więc uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12 z porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Tutaj proszę panią skarbnik o omówienie tych zmian. Proszę Państwa, projekt zmiany uchwały budżetowej, który został Państwu przedłożony i został na komisji przed tą sesją, myślę, że dość szczegółowo omówiony. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście jak najbardziej na nie odpowiem. Zwiększenie planu dochodów i wydatków macie Państwo tutaj na kwotę 5528,46 groszy. Są to dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego, jest to samochód strażacki. Środki z tego zostaną przeznaczone na usługi remontowe w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne. Do tego dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami w ramach funduszy sołeckich. Zadanie jedno sołeckie jest zadaniem inwestycyjnym, jest to budowa oświetlenia. Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne, budowę ogrodzenia szkoły w Strzelcach. Zmniejszono z tego tytułu plan na jednostkę szkoły podstawowej w Strzelcach i dołożono 2000 z budżetu gminy, ponieważ koszt zadania to jest 72 000 zł. Tak w skrócie to jest szerzej opisane i było omawiane na komisji. Natomiast do tego projektu, który Państwu został przedłożony, tak jak wspominałam na komisji, zgłaszam autopoprawkę polegającą na przesunięciu z rezerwy ogólnej, zwanej tak potocznie rezerwą gmina, kwoty 1500 zł. Na zwiększenie zadania, które już jest w budżecie przyjęte na kwotę na chwilę obecną 8 tysięcy, są to środki Funduszu Sołeckiego ze Brzydów. Po dołożeniu tych środków z rezerwy wójta łączna kwota na zadanie przewidywana to jest kwota 9,5 tysiąca. Jest to zadanie rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości ze Brzydów.
powyższa autopoprawka zostanie naniesiona w załączniku numer 2 wydatki na przesunięcie tych środków w załączniku wykaz zadań inwestycyjnych oraz zostanie opisana w uzasadnieniu do uchwały. Dzięki. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy są jakieś pytania do zmian w budżecie na 2019 rok? Nie widzę takich pytań, tak więc myślę, że możemy przejść do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 12 radnych było za, 2 radnych się wstrzymało. Tak więc uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13 z naszego porządku obrad, a jest to sprawozdanie wójta gminy Marcinice z działalności w okresie międzysesyjnym. Panie wójcie, oddaję pan głos. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Jak wiedzą państwo, jest to okres dosyć długi, czyli tutaj naprawdę można by było bardzo wiele powiedzieć. Będę skracał to tak, jak tylko potrafię, jednak czasami mi to nie wychodzi. Chociaż muszę państwu powiedzieć, od tamtej sesji, czyli mamy sprawozdanie na stronie internetowej pełne z kalendarza wójta, ale też referatów podległych. Czyli jeżeli państwo chcą wrócić dzisiaj po sesji, zostanie to umieszczone i możecie państwo wrócić do tego, czyli zapoznanie się, jakie zostały, czy też z kim spotykał się wójt, czy też co w tej chwili robią referaty organizacyjne Urzędu Gminy Marcinowice. Ja wspomnę o kilku spotkaniach, które odbyłem w okresie od 16 lipca do 25 września. Jest to szereg rzeczy, które, tak jak wspomniałem wcześniej, które rzutują na to, jakie zadania są wykonywane w gminie, ale też sprawy bieżące dotyczące spraw mieszkańców gminy czy poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Marcinowice. I tutaj wspomnę o tym, że w tym czasie zostały podpisane umowy na budowę drogi w Strzelcach, Zatoki Autobusowej w Wirkach. Te zadania są realizowane i są w realizacji, ale też zadanie na budowę drogi pomiędzy Tworzynowem i Strzelcami transportu rolnego. Te zadania w tej chwili są realizowane. Dziś natomiast mogę państwu powiedzieć, że też są rozstrzygnięte przetargi dotyczące budowy dróg ulicy Okrężnej w Marcinowicach i w Strzelcach drogi gminnej od drogi powiatowej, czyli od skrzyżowania do końca miejscowości. Dzisiaj mamy rozstrzygnięcie, nie znam do końca wyników, natomiast myślę, że będzie dobrze. Tak jak tutaj państwo też usłyszeli, że pan minister zapowiedział, że będą następne rozdania tychże pieniędzy, także będziemy też w tym uczestniczyć. Ale wracając do sprawozdania, to też odebrałem promesę na zadanie dotyczące budowy kontenerów sportowych na boisku w Wirach i to jest w realizacji. Za chwileczkę będziemy to już jakby finalizować i będzie to zrealizowane i będzie to już funkcjonowało na boisku w miejscowości Wiry. To jest szereg spotkań zarówno z dyrektorami, jak i z osobami zewnętrznymi w tym okresie. Głównie chodzi, tak jak wcześniej wspominałem, o te inwestycje, które są w tej chwili realizowane, ale które będą już w przyszłości, bo trzeba mieć plan przyszłościowy, czyli perspektywę na lata następne. I myślę, że tutaj każde spotkanie moje zewnętrzne, zarówno z posłami, jak i z marszałkami, czy też wojewodą, rzutują na tym, czy jesteśmy w stanie realizować pewne zadania. Oczywiście państwo muszą zwrócić też uwagę, że my też tutaj jesteśmy przed budżetem 2020 i musimy też pewne kwestie poustalać. To są zadania, które chciałoby się realizować. Niestety pani skarbnik czasami mnie tutaj upomina, że muszę troszeczkę nie szaleć. Natomiast jeżeli nadarza się okazja, którą trzeba wykorzystać, jest to możliwe do zrealizowania niewielkim sumem czy dużym dofinansowaniem, na pewno będziemy to wpisywać, czy też z wolnych środków wykonywać.
wykonywać. Dlatego też dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że zarówno rozmowy z komendantem Dolnośląskiej Straży Pożarnej też są dotyczące inwestowania na gminie Marcinowice, zarówno sprzęt, jak i samochody. To są plany dalekosiężne, natomiast dzisiaj, jeżeli ścieżek sobie nie wypracuje, jako wójt, przedstawiciel gminy Marcinowice, no, możemy zapomnieć, że będziemy realizować pewne zadania. Tak samo jest z komendantem głównym policji. Jeżeli tym, który zajmuje się od inwestowania w posterunki policji w różnych miejscowościach. Też trwają rozmowy dotyczące tego, czy zasadny jest remont posterunku policji w Marcinowicach na tą chwilę, czy też być może z zasobów centralnych pozyskać pieniądze na budowę posterunku policji w miejscowości Marcinowice. Oczywiście z naszego kosztu, z naszym obciążeniem byłoby przekazanie działki bezpłatnie na tą inwestycję. Też te działania cały czas w który sposób robimy i robimy, czy też ja spotykam się, żeby porozmawiać, czy też zaplanować pewne aspekty, ale to też są spotkania z projektantami, którzy wykonywali, bądź będą wykonywać projekty przyszłościowe. I tutaj też zarówno z panem Robertem Szczepankiem, który wykonywał nam drogi do Funduszu Dróg Samorządowych, też pewne przeprojektowania musiały nastąpić, ale też zadania te, które są w tej chwili w realizacji, czyli wiedzą Państwo, że zadania dotyczące budowy świetlic w naszych miejscowościach, zarówno w Strzelcach, jak i w Tworzionowie, jak się okazuje, to jeżeli dochodzi do realizacji, no niestety na którymś etapie trzeba doprojektować, bądź przeprojektować pewne elementy, które są elementami składowymi, żeby całość budynków użyteczności publicznej miała jakieś ramy, czy też była wybudowana zgodnie z założeniami i też na tym poziomie rozmawiamy, ale też co do budowy, czy też rozbudowy remizy strażackiej w Tworzionowie, też w tej chwili projektant zgodził się na pewne ustępstwa czy przeprojektowania, aby to zadanie można było zakończyć. Jak wiedzą Państwo, w tej chwili jakby jest to zawieszone w próżni, wtedy kiedy trzeba już doposażać tą remizę. Są problemy z tego tytułu, że no niestety zostało z mojego też punktu widzenia, zostało zaprojektowane troszeczkę na wyrost. Te elementy, które powinny być tam wsadzone, możemy zaoszczędzić w budowie tego. Oczywiście to nie są tylko jedyni, a natomiast też inni wykonawcy, którzy wykonują nasze mniejsze zadania, z którymi musimy rozmawiać, też po określeniu nie przetargowym, ale po określeniu zapytania ofertowego, czy to zadanie wpisze się w nasze realia, czy też kosztowo zmieścimy się, żeby później w trakcie realizacji nie było niespodzianek, a budżetowo niestety nie możemy w tym momencie dołożyć, żeby to zadanie zamknęło się tymi ograniczeniami, że pieniądze, które przeznaczamy, zostają zrealizowane w tej wysokości. I tutaj też bardzo, bardzo często o tym rozmawiamy, że w trakcie wykonywania prac, to co mówiłem wcześniej, no niestety wykonawcy chcieliby troszeczkę więcej. Jeżeli jest to zasadne, to oczywiście możemy to sfinansować. Jeżeli nie jest to zasadne, bądź wykonawca nie przemyślał, bo zamierzył sobie tylko odmiar, no w tym momencie możemy mówić, bo chciałby też przetarg, możemy mówić, że no niestety nie będziemy mogli dopłacać. To są też spotkania z dyrektorami Urzędu Marszałkowskiego, którzy odpowiadają za gospodarkę, ale też z dyrektorami Wydziału Obszarów Wiejskich, którzy też w jakiś sposób oddziałują na nasze tereny. To też rozmowy dotyczące przyszłości budowy tutaj z naszym starostą, przyszłości budowy drogi powiatowej ze Żydów Mysłaków i Jagodnik Wielki. To też są rozmowy, które rzutują na tym, w jakim stopniu będziemy ewentualnie mogli dołożyć do tych zadań. To oczywiście Państwo będą decydować, natomiast ja, będąc
na tyle transparentny, że do każdej rozmowy zapraszam osoby, które są z kręgu tych właśnie miejscowości, żeby wiedziały, w jaki sposób możemy ewentualnie przejść do tego, aby finansować te zadania, które są, się wpisują. To są rozmowy, tak jak wspomniałem wcześniej, z paniami dyrektorkami, zarówno z panią dyrektor biblioteki, jak i z paniami dyrektorkami szkoły, czy też przedszkola. To są zadania inwestycyjne, które były w trakcie realizowane w trakcie wakacji, które zostały już zrealizowane i albo te, które będą realizowane w trakcie tego roku szkolnego, bo to musimy no niestety w pewien sposób wyprzedzać. To są zadania, które wpisują się w programy, na które składamy, tak jak rozbudowa naszego przedszkola publicznego. Tutaj też bardzo szeroko było konsultowane zarówno z panią dyrektor, ale też i z jednostką zarządzającą, na ile możemy pozwolić i co możemy wpisać w projekt, czy też we wniosek, który do 12 października będziemy składać na rozbudowę tych działań. To są spotkania z włodarzami ościennych gmin, po to, żeby wspomnieć, bo też łączą nas pewne rzeczy. Nie tylko drogi powiatowe, ale też drogi gminne. Zarówno tutaj jesteśmy na obrębach zarówno z Sobótką, jak i ze Świdnicą, jak i z Żarowem, czyli możemy powiązać pewne zadania i one mogą się zrealizować, bądź też mogą przyczynić się do tego, że poprawa czy bezpieczeństwa będzie, bo dzisiaj, jak Państwo wiedzą, jesteśmy przed dzień perspektywy 2021-2027, gdzie wiele środków będzie, ale na takie zadania, które będą powiązane w partnerstwie. Czyli dzisiaj musimy już rozmawiać, czy jest możliwość tego partnerstwa. Wiele rzeczy, które będą w perspektywie 2021-2027, a jestem świeżo po konferencji 20+, gdzie na obszarach wiejskich, gdzie można powiedzieć, że wszystkie działania będą skierowane ku ochronie klimatu i środowiska. Tu będą wpisywać się te ustawy antysmogowe, gdzie pewnie Państwo też będą zainteresowani. Dziś, kiedy nie wpiszemy tych zadań w zadania wieloletnie, możemy zapomnieć o jakimkolwiek dofinansowaniu. Wiedzą Państwo i pewnie Państwo śledzą, jaki budżet będzie 2021-2027. Są to oczywiście o 23% mniejsze kwoty jak stawki bazowe, jak były w latach 2014-2021. Czyli nad tymi zadaniami musimy się pochylić, zaplanować, tak żeby one były realne do wykonania. Pewne zadania probowskie, które są już zrealizowane bądź będą zrealizowane jeszcze w tych działaniach, też trzeba je rozstrzygnąć na plus, czyli jak Państwo wiedzą, takim dodatkowym kryterium jest kryterium punktowe, które musi rzutować na tym, że zadanie będzie przewidziane do realizacji, czyli realizacja zadania, które będziemy realizować z ochrony środowiska, musi się wpisywać w nasze ramy, czyli nasze ramy naszych miejscowości. Oczywiście tutaj też to są obostrzenia, które no, nie będą czasami kwalifikować się. Ja wiem doskonale, że Państwo powiedzą, dlaczego w tej miejscowości, a nie innej, ale no niestety ukształtowanie gminy Marcinowice jest takie, a nie inne, że jedna gmina ma jedną miejscowość i tam jest 6 tysięcy i to jest gmina miejsko-wiejska bądź sama miejska. Natomiast my, jako że jesteśmy ukształtowani w 19 miejscowościach, mamy też różną specyfikę i to będzie rzutowało. To, co mówił pan minister, subregion sudecki, to jest szansa dla rozwoju naszego. My jesteśmy zgodnie z tym, co określają i na konferencjach przekazują prelegenci, mówią o tym, że globalnie patrząc, to region Dolnego Śląska jest bardzo rozwinięty i możemy liczyć na perspektywę 55, czyli minus 30 punktów bazowych dofinansowania. Natomiast jako subregion sudecki możemy liczyć na to, że będzie on o wiele, wiele wyższy, czyli może on się klarować. Może oczywiście, powtarzam jeszcze raz, to są wszystko dywagacje, które są w tej chwili rozstrzygane zarówno na poziomie krajowym, jak i poziomie europejskim. Te dywagacje cały czas, myślę, że tutaj też ta oddolna informacja dla parlamentarzystów, zarówno tych europejskich, jak i naszych
konsultantów, ci, którzy jakby deklarują, jaka jest możliwość wszystkich realizacji zadań, może rzutować na tym, że będziemy mieli dofinansowanie. To są zadania, które wpisują się w zadania krajowe, ale też i wojewódzkie, bo z takich też korzystamy. Wydaje mi się, że te spotkania dla mnie są bardzo cenne, natomiast ja chcę się zawsze podzielić z tym, o czym tak naprawdę wiem. Wracając do tematu, jak wiedzą Państwo, budowa tych świetlic naszych sprowu idzie ku temu, że za niedługo będziemy mieli już prawie stan surowy, przynajmniej jednej świetlicy w październiku, natomiast myślę, że do końca roku druga świetlica, czyli w Tworzianów, też będzie zrealizowana. Czyli nie jest zagrożony termin realizacji tych zadań. Te zadania są bardzo ważne. Zadania, jakie się wpisują w kalendarz, ten wójta, o który musi dbać, to też tylko zadanie, że ciągle spotykamy się z wykonawcami na linii kolejowej. Dzisiaj wiemy, kto jest wykonawcą, dzisiaj wiemy, w jaki sposób oni już mają wytyczne, natomiast cały czas bazujemy na tym, żeby to, co było tutaj powiedziane wcześniej, było realizowane i myślę, że przy uporze zarówno moim, jak i nas tutaj, czy radnych, sołtysów, czy też mieszkańców, możemy to zadanie doprowadzić do takiego konsensusu, że będzie to skonsumowane tak, jak nam się wydaje. Oczywiście tutaj musimy patrzeć pod tym względem, że czasami będziemy musieli niestety wyłożyć pewne źródła finansowe, które będą obligować, chociaż to zadanie nie jest naszym zadaniem. Natomiast chciałoby się, żeby miejscowości nasze, czy wszystkie miejscowości, zarówno te, przez które przebiegają drogi powiatowe, ale też te gminne, były doposażone w chodniki i o tym właśnie też wspominaliśmy w rozmowie z panem ministrem, że jeżeli wejdzie program rządowy dotyczący chodników, na pewno będziemy mogli liczyć na wielkie wsparcie, a to jest też inwestycja, która jest potrzebna. Wiemy, ile w naszych miejscowościach mamy chodników, ile kilometrów mamy chodnika powiatowego, ile mamy gminnego. Tego gminnego mamy bardzo mało, natomiast tego powiatowego jeszcze na pewno bardzo dużo by się przydało w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. O tych rozmowach też, w tych rozmowach też o tym mówimy. Co jeszcze Państwu tutaj mogę powiedzieć? No oczywiście wiele rozmów dotyczyło w tym okresie organizacji dożynek. Dożynki były organizowane w Szczepanowie 24 sierpnia i tutaj przed dożynkami no niestety trzeba było dopracować pewne elementy. Ci, którzy Państwa byli, ja myślę, że to większości Państwo uczestniczyli w dożynkach, widzieli, że jest mobilizacja i organizujemy dosyć fajne imprezy, które udają się, ale też tutaj chciałbym powiedzieć, że to nie tylko to, ale też organizacja Gruszki Ran. Tutaj też chciałbym od razu jakby zaznaczyć, że miejscowość Gruszów stanęła na wysokości zadania. Bardzo, bardzo ładnie to przygotowali. Myślę, że należą im się brawa za to, że umią organizować. Mam jak taka mała miejscowość, umią się zorganizować. Oczywiście Gruszów to nie jedna miejscowość, która w tym uczestniczyła. Był to szereg osób, które organizowały. Myślę, że to, że coś takiego się zadziało, wpisze się w kalendarz imprez, które będą organizowane na bieżąco. Oczywiście też cały czas, tak jak Państwu wspominam, spotykam się z mieszkańcami naszych miejscowości. Mają różne sprawy, zarówno te, które są dla mnie doświadczeniem, czyli podpowiedzią w realizacji następnych zadań, ale też te, które są sprawami spornymi. Tutaj też nie chciałbym na forum opowiadać, jakie to są rzeczy, natomiast jest to bardzo, bardzo duża ilość. I tutaj też czasami jestem tą osobą, która musi wysłuchać wszystko i o wszystkich. Natomiast no, muszę być też i obiektywny do tych działań. Natomiast na pewno, jeżeli mam jakąkolwiek informację, że coś się dzieje nie tak, to natychmiast, czyli tutaj chodzi mi o jakąś krzywdę ludzką, to informuję naszą panią kierownik, czy to będzie rano, po południu, czy też wieczorem. Informujemy i od razu reagujemy tak naprawdę na te wydarzenia, które się mogą zdarzyć na gminie Marcinowice.
Poza tym organizacjami imprez oczywiście ja jako wójt, przedstawiciel gminy też uczestniczę w różnego rodzaju imprezach, te, które są organizowane zarówno przez stowarzyszenia tutaj na powiecie świdnickim, jak i gminy powiatu świdnickiego, ale nie tylko. Czyli to jest szereg wyjazdów na dożynki, zarówno te wojewódzkie, które odbyły się 8 września w Niemczy, ale też inne dożynki w innych gminach województwa dolnośląskiego tak naprawdę, bo szereg informacji przychodzi. To, co mówiłem o tym, że wyjeżdżam na konferencję czy spotkania, to naprawdę, proszę Państwa, jeżeli mam taką możliwość, jadę i z tych wyjazdów przychodzimy wiele rozwiązań, które mogą w przyszłości być rozwiązaniem, które wprowadzimy w naszej gminie, czy też poprawę jakości usługi referatów naszego urzędu gminy, czy też jednostek podległych, bo spotkanie się z jednym burmistrzem czy z wójtem gminy, na przykład Lądek Zdrój czy Kudowy, daje wiele szans do możliwości, bo to są też wymiany nie tylko takie kulturalizacyjne, ale też i kulturalne, bo trzeba powiedzieć, że na różnych poziomach się spotykamy, włącznie z tym, że dostałem propozycję organizacji koncertu Śląska na terenie gminy Marcinowice. Oczywiście na to nas nie stać w tej chwili. Być może, jeżeli pozyskamy w przyszłości sponsora, będzie to realizowane. Powiecie, że to jest wydarzenie dosyć nie dość, że kosztowne, ale też i wymiernie dosyć fajne wydarzenie, które też mogłoby zadziać się tutaj na naszym terenie. To są spotkania z dyrektorami różnego szczebla powiatu dotyczące wydawania decyzji o warunkach zawodowych, czy też z dyrektorem Olesińskim, który jest dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie niekiedy bardzo małe spotkanie na drodze powiatowej może przyczynić się do tego, że mamy poprawę bezpieczeństwa, czyli dołożenie znaku lustra, bądź ewentualnie kawałka chodnika, czy też zarurowania rowu, który zagraża mieszkańcom. I takie zdarzenia mają miejsce i my się spotykamy na miejscu, w terenie, i wtedy to przechodzi do bieżącej realizacji. Oczywiście miesiąc wrzesień to rozpoczęcie roku szkolnego i tutaj też uczestniczyłem w rozpoczęciach roku szkolnego. To też wiadomo, że dzieci w tym okresie, czy na gminie Marcinowice, to jest ponad 500 dzieci, które uczęszczają do naszych dwóch szkół. Także tutaj też trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo. To jest szereg rozmów dotyczących dowozów dzieci tych, ale też i tego, żeby dzieci czuły się bezpiecznie w samej już szkole, czy też na boiskach. I tutaj też te inwestycje, które będą przyszłościowo, boisko w Strzelce, też w tej chwili jest organizowany do tego projekt, żeby zostało zrealizowane, ale też to, co wspominałem, i też to Państwo też tutaj już przesunęli w budżecie pieniądze na realizację zadania dotyczącego ogrodzenia w Strzelcach, to też będzie realizowane. Myślę, że te zadania się ładnie wpisują w nasze te ciągłe prace inwestycyjne i myślę, że one będą na takim samym poziomie niezmiennie cały czas realizowane z jakąś równowagą, czy też z budżetem, który no, jak wiecie Państwo, nie jest za duży, natomiast tyle, ile pozyskamy zewnętrznych pieniędzy, to będzie nasze wkładem własnym. Oczywiście musimy zadysponować, czy też musimy w jakiś sposób działać. Natomiast tutaj jest bardzo cenną informacją jest to, że spotykam się też z sołtysami, bo też nie mówię, że tutaj nie spotykam się z sołtysami, którzy też czasami potrzebują takiego ciała doradczego, żeby zorganizować się przed Funduszem Sołeckim na 2020 rok, bo to jest bardzo ważnym elementem, żeby organizować pewne zadania, które mają taki aspekt wymierny, czyli coś pozostaje po Funduszu Sołeckim w danej miejscowości. I te zadania, myślę, że będą realizowane wspólnie z gminą, czy urzędem gminy, czy budżetem gminy, będziemy realizować. Ważnym i cennym też informacją dla Państwa to są posiedzenia Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Te zadania, które
były realizowane, ale te, które są jeszcze realizowane z aglomeracji wałbrzyskiej i te, które będą jeszcze, oczywiście wskaźniki, tak jak zapowiada pani dyrektor ZIT-u, są już dopełnione, natomiast jeżeli pieniądze są do wykorzystania, to na pewno my nie stoimy z boku i będziemy chcieli skorzystać jeszcze z tych zadań, które są realizowane. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana wójta w związku ze sprawozdaniem międzysesyjnym? Nie widzę, w takim razie, że możemy przejść do kolejnego punktu. Jest to punkt 14, interpelacje i zapytania radnych. Żadne interpelacje oraz zapytania nie wpłynęły do biura rady. Przechodzimy do punktu 15. Są to wolne wnioski i oświadczenia. I tak uzupełniając to, co mówił pan wójt, pozwolę sobie zacząć od tego, że odbyło się spotkanie z panem starostą i padła taka następująca propozycja odnośnie współfinansowania tych dróg, które zostały dofinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych. W kwestii Mysłakowa i Zebrzydowa wygląda to w ten sposób, że z Funduszu Dróg Samorządowych mamy oczywiście, no, starostwo ma 80%, pan starosta daje od siebie 10% i chce również wkładu własnego gminy w wysokości 10%, to jest około 375 tysięcy złotych. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli chodzi o drogę Wilki Jagodnik. Tam nasz odcinek to około 1100 metrów. Tam pan starosta prosi nas o dofinansowanie powiatu w wysokości 20%, czyli całości wkładu własnego powiatu świdnickiego. Czyli tak naprawdę to zadanie byłoby realizowane przez, współfinansowane przez pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych i przez budżet gminy Marcinowice. My tutaj proponujemy oczywiście razem z panem wójtem, z panią radną z Mysłakowa i Zebrzydowa, żeby to było porówno, czyli zarówno na drogę Mysłaków Zebrzydów 10% i na drogę Wilki Jagodnik również 10%. Na drogę Wilki Jagodnik 10% to około 60 tysięcy złotych, czyli te 20, o które prosi pan starosta, to 120 tysięcy złotych. Tak, czy są jakieś wolne wnioski i oświadczenia? Nie widzę, tak więc jeszcze ja pozwolę sobie kontynuować, jeżeli chodzi o drogę gminną Wilki-Konki. Dokładnie chodzi o ten odcinek, gdzie była robiona kanalizacja. Z tego co wiem, to jeszcze na tą drogę jest gwarancja, a widzimy, jak ta droga wygląda, więc też prosiłbym pana wójta, żeby w tej sprawie jeszcze raz interweniować, ponieważ jak widzieliśmy na wiosnę, ta droga była gwarancyjnie remontowana, ale no, moim zdaniem i zdaniem mieszkańców ten stan nie jest taki, jaki być powinien. Jeżeli nie ma więcej wolnych wniosków i oświadczeń, proszę bardzo, pani Sołtys, tak? Tak. Ja mam przed sobą protokół z wyjazdowej komisji rady gminy w dniu 27 sierpnia. Czy ten protokół to jest już na czysto zrobiony, czy to jest jeszcze taki roboczy protokół? Bo widzę, że mam pożyczony ten protokół od mojej radnej. Widzę, że tutaj są różne dopiski w poszczególnych miejscowościach. Bez konsultacji z sołtysami został, widzę, już podpisany przez wszystkich członków komisji, tak? Tak, rozmawialiśmy na komisjach przedwczoraj. Ten protokół jest protokół roboczy. Można do niego dopisać pewne kwestie po konsultacjach z radnymi. Po konsultacjach z radnymi. Chcielibyśmy dostać tak samo. Oczywiście, jeżeli można go w każdej chwili uzupełnić w biurze rady. Po tych uzupełnieniach zrobimy jeden egzemplarz. Jeżeli ktoś będzie chciał, to oczywiście do każdego sołtysa i radnego taki protokół trafi. Tylko ja od razu zaznaczam, że oczywiście... Patrząc na swoją miejscowość, to widzę, że nie wszystko jest zostało ujęte. Mnie w tym czasie niestety nie było, no niestety nie mogłam się doczekać na komisję. Mam też różne swoje sprawy. Komisja miała być na przykład za godzinę, a okazało się, że była jeszcze później, więc nie możemy też tak siedzieć pół dnia, czekać, a komisja raczej się zgłosić. Może na przyszłość proszę to jakoś sobie uwzględnić, podzielić z wioskami, czy jakoś, czy coś, żeby jednak każdy sołtys mógł być w tym czasie. To jak najbardziej było podzielone, ale pewnych okoliczności nie da się przewidzieć. Naprawdę proszę uwierzyć, że
ani chwili nie straciliśmy, tylko cały czas byliśmy w tych miejscach, które były wskazywane przez radnych, czy wcześniej przez sołtysów i radnych po konsultacjach. A do tego protokołu można jak najbardziej pewne rzeczy dopisać, z tym, że ja od razu dodam, że to, że tam coś wpiszemy, to nie znaczy, że to automatycznie będzie realizowane, bo wiemy, że takie protokoły, były wcześniej też. To rozumiemy, ale patrząc na inne miejscowości, to tutaj jest rzeczywiście bardzo dużo rzeczy. Myśmy podawali, przynajmniej ja, moja miejscowość, priorytety, które są już pilne na teraz, a patrzę, że takie niektóre rzeczy są, że aż dziwię, że... Dlatego mówię, że jeszcze jest czas na to, żeby tą skonsultować z radnym i można pewne rzeczy dopisać lub wykreślić. Proszę bardzo, pan Cokis. Ja tutaj chciałem zabrać głos w tej samej praktycznie sprawie, bo no, sytuacja z tą komisją wyjazdową, która była 27 sierpnia, wszyscy sołtysi dowiedzieli się o tym, większość sołtysów, z którymi rozmawiam, dowiedziało się dzień wcześniej po południu. No ja po południu się dowiedziałem. Albo rano. Tak nie może być, to jest takie pomijanie sołtysów, lekceważenie troszeczkę. Nie może takiej być sytuacji, jeżeli jest sesja nadzwyczajna, kilka dni wcześniej jest radny powiadamiany i tak dalej. My też pracujemy, też mamy inne zajęcia, też potrzebujemy sobie coś zaplanować. Mało tego, tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz. 17 maja rozmawialiśmy na sesji tutaj odnośnie Szlipicy w Sadach. Czekałem na tą komisję od 17 maja do 27 sierpnia. 27 sierpnia oczywiście mnie nie mogło być, bo dzień wcześniej się dowiedziałem o tym po południu. 30 sierpnia przyjechała wizytacja, tak, Urzędu Gminy. Została sporządzana notatka urzędowa, której kopii nie mogę otrzymać. No to jest jakaś paranoja. Uczestniczę w jakiejś czynności i nie mogę dostać z tego dokumentu. To jest jakieś niewyobrażalne dla mnie. Mało tego, że to jest, zapoznałem się z tym dokumentem, okej. Lakoniczny zapis, tam nie są wszystkie rzeczy ujęte. Pytałem, dlaczego tak jest, że przykładowo z komisji wyjazdowej dostałem protokół przykładowo oględzin placu zabaw, a tutaj jest to zakończone tylko notatką, z której nic nie wynika. De facto, bo tutaj chciałem, tak jak rozmawialiśmy 17 maja na sesji, żeby ktoś stwierdził, czy Świetlica nadaje się do użytku. Z tej notatki nie wynika nic, kompletnie nic. To tak nie można robić, to jest pomijanie. Druga sprawa, mówię, no, jeśli robi się taką komisję wyjazdową, sołtys powinien być na miejscu, bo my wiemy najwięcej, najbardziej, jakie są oczekiwania mieszkańców, co jest do zrobienia, żebyśmy wskazali takie rzeczy. To jest mówię, no, jakaś dziwna sytuacja dla mnie, że tym bardziej, że jeszcze dokumenty nie można uzyskać z tego. To jest protokół, dzisiaj widzimy to, gdzieś tam pokątnie sobie przeglądamy. Czyli robi się wszystko o nas, bez nas. No tak to wygląda. Przykro mi bardzo. Jeżeli chodzi o komisję i o pensję jeszcze radnych czy sołtysów, ja powiem, że mówiłem o tej sprawie na sesji, która była przed tymi komisjami. Mówiłem, o której godzinie ta komisja się odbędzie. Mówiłem, w jakim dniu. I jeszcze dodam, że to była komisja wyjazdowa Rady Gminy Marcinowice. Radni powinni, czy mogli skonsultować pewne kwestie z sołtysami. Sołtysi zostali poinformowani dzień wcześniej o tej komisji i tyle. Proszę bardzo, pan sołtys. No to nie jest tak do końca, bo tutaj radny ze Sadów tak samo nie wiedział o tej komisji. Także to nie jest do końca prawda. No taka była sytuacja. Informacja do radnych trafiła odpowiednio wcześniej, więc każdy radny na 100% wiedział o tej komisji. My jako sołtysi nie mamy obowiązku, uczestniczymy w sesjach, nie mamy obowiązku w tych sesjach uczestniczyć. Więc trzeba powiadomić w inny sposób. W dzisiejszej dobie mamy telefony, mamy... Zgadza się panie sołtysie, ale ja jeszcze raz podkreślę, że to była sesja, komisja wyjazdowa Rady Gminy Marcinowice. Tutaj obligatoryjnie powinni być radni Gminy Marcinowice. Czyli my jesteśmy niepotrzebni w takim razie, tak? Ja tylko wskazuję na to, że komisja Rady Gminy Marcinowice... Wskazuje na to, że Rady Gminy Marcinowice mają być na komisjach Rady Gminy Marcinowice. Przepraszam, może jeszcze? To w takim razie zgłaszałem problem ze świetlicą. Komisja nie miała możliwości wejść do mojej świetlicy i tutaj w tym protokole jest wpisane tylko ogrzewanie, jeśli chodzi o świetlicę, jedna rzecz, ogrzewanie, nad przed świetlicą.
No to jaka to jest komisja? No to w jaki sposób wy sprawdzacie pewne rzeczy? W jaki sposób wy wiecie, co jest do zrobienia? Skąd? No nie rozumiem tego. Ja od razu powiem, że jeżeli chodzi o komisję SADA, to również nie był obecny pan sołtys, również nie był obecny pan radny, więc nie mieliśmy tak naprawdę możliwości zweryfikowania tych potrzeb w SADA. Ale pewnie informacje posiada, także może po konsultacji z sołtysem je również przekazać. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski i oświadczenia? Proszę bardzo, pan sołtys. Chciałem się zapytać o drogi gminy, o remont, bo tak czekamy do końca miesiąca. Do końca miesiąca niby miało być to robione. Nie wiem, czy te prace są prowadzone już, czy nie. Bo tutaj mówię, mamy tą górną bliczkę, akurat tutaj poradnego. Dziury są takie, że boję się nie mieści. Jeszcze ostatnio nie było. Ostatnio to, wie pan, mogło to być wczoraj. Natomiast jeżeli chodzi o takie zadania, jeżeli panowie nie wymieniają się informacjami, to tak naprawdę kto ma wiedzieć? Jeżeli ja mówię, że będzie coś realizowane, to ja to pilnuję. Natomiast wracając do pana informacji z protokołu, to pewne rzeczy, które no niekoniecznie pan musi dostawać na papierze. Natomiast pan był i uczestniczył. Niech pan chwileczkę poczeka na to, że jeżeli pan się nie zgadza z protokołem, który został zapisany, ja wyślę tam inspektora, który stwierdzi, czy jest do użytku, czy też nie. Natomiast, żeby było jasne, budżetowo nie jesteśmy robić teraz wielkich rewolucji, powtarzam. Żeby była jasność, jeżeli pan chce stwierdzić, to jutro, bądź w poniedziałek, dojedzie to do pana inspektora, który sprawdzi, czy do użytku jest ta sala, czy też nie. Natomiast muszę tutaj zwrócić uwagę, że ja niejednokrotnie byłem na tej sali i to nie jest od dzisiaj. Ta sala tak wygląda. Panie wójcie, ale właśnie o to chodzi, że trzeba to udokumentować, co jest do zrobienia, tak? Bo mówienie z góry, że nie mam na to pieniędzy, ja nie mówię, że wszystko się zrobi od razu i bądźmy realistami. Musimy robić to sukcesywnie. Na tej świetlicy, no z tego co wiem, to od początku kadencji to pan nie był. Na dworach sołtysu ostatni raz, ale to w małych pomieszczeniach, ale na sali tej dużej nie. Więc nie wiem, jak to ma się do tego, że znacie potrzeby tej świetlicy. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski, oświadczenia? Ja chciałem spytać. Pan radny, proszę. Poproszę pana mikrofonu. Mikrofon nie działa, ale chciałem spytać odnośnie drogi, którą żeśmy budowali w poprzedniej kadencji, to jest Komis i Wysłaków. Tam koło mostu jeszcze do Szakrędy. Proszę zwrócić uwagę, bo tam się zasypuje, zapada się w tej chwili ta droga asfaltowa, wygrusza się już. I za chwilę może być taki problem, że nie przejedziemy, nie? Także, proszę? Ja wiem, ja zgłaszałem już kilkakrotnie, ale... Ale nic w tym kierunku nie robiono. No, proszę tu zwrócić uwagę na to. Kilkakrotnie to znaczy, do kogo było zgłaszane. Jeżeli pan... Nie zgłaszał pan? O przeczenie pan zgłaszał, natomiast nie mówił pan o naprawie. Natomiast droga jest jeszcze... No tak pan wójt słucha. Ja słucham bardzo dobrze. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nawet czasami podpowiedzi są niepotrzebne, natomiast ja jestem w terenie codziennie i przejeżdżam przez większość miejscowości i tą drogę szczególnie sprawdzam, dlatego że mija termin gwarancji i ona jest zgłoszona do poprawy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Proszę bardzo, pan sołtys. Tutaj w ostatniej sesji była rozmowa odnośnie kanałów różnych i tak dalej, drogów. Tutaj w miejscowości Sady mamy problem tego typu potok Sadawa. Tam mamy regulowane niby brzegi z kamienia, z granitu. To wszystko się zawala. W niektórych miejscach są posadowione na to budynki, jeszcze stare budynki, które gdzieś tam pękają, to wszystko się obsuwa. Przepustowość też już jest zmniejszona, bo nie jest oczyszczone, był tam odcinek czyszczony, ale to też mało co dało, to znowu zaczęło się zapadać, bo pogrubione zostało i czy coś można by było, nie wiem, jakieś wsparcie ze strony gminy w tym kierunku, żeby coś z tym zrobić, bo mówię, tam były komisje wcześniej, już nie jedna i dalej tak to zostało, nie?
Pytanie do pana wójta, rozumiem, tak? Jak wiedzą państwo, w zarządzie nie jest to gminy, tylko w zarządzie Wód Polskich. Jak wiedzą państwo, od lipca 2018 roku zmienił się całkowicie możliwości zarządzania tym. Niemniej jednak papiery, które zostały wysyłane jeszcze wcześniej. Ten potok w którymś momencie był udrażniany, nie remontowany, udrażniany. Na bodajże 200 km takich potoków, czy też takich cieków wodnych, polskie wody mają około 1 000 000 zł na udrożnienie. Jeżeli złoży pan pismo, mówię tutaj zarówno do mnie, złoży pan pismo, ja według kompetencji przekażę do zarządu, czy do polskich wód, czy oni go wpiszą, czy też nie, to już ja nie gwarantuję, bo oni oceniają pod innym względem. Pod względem zarówno tym, czy jest to, co pan mówi, tak naprawdę, a drugie to jest...